Ano, co tam słychać u was? Już jesteście? Wróciliście z wakacji? Bo ja wróciłem, cały czas byłem na dupie. Ja no byłem gdzieś tam, nie mówię. Dlatego też nie było vlogów. Głównie przed komputerem i koleżanki. Ale to mnie jeszcze stoją. Wiecie co? Powiem wam tak. Dzwoni do mnie ostatnio babka, nie? Tak jak wiadomo, macie telefony z Warszawy czy coś. Mówi do mnie: dzień dobry, chciałbym panu zaproponować konto oszczędnościowe. Ja mówię: przepraszam panią bardzo, ja mówię, mam jedno konto oszczędnościowe. Ona mówi: ale to jest lepsze. A ja mówię: wie pani co, no ja mam już konto oszczędnościowe. Na to ona do mnie: ale to na bank jest lepsze. Ja mówię: no kurwa, myślę sobie, no kurwa, no jak tak można. No i wiecie, idę dalej, z nią gadam. Ona do mnie: czy mam czas? Ja mówię: wie pani co, no jakieś 5 minut przed kolejną randką mam, no. A ta mi nawija: a wie pan, może by tu pan dla dziewczyny założył, może by, kurwa, no twoja mać byś się odpierdoliła, nie? Ja sobie myślę. Natomiast ona cały czas nawija. I tak w kółko nawija, nawija, nawija. Nawijkę ma zupełnie ostrą, nie? No wiadomo. A nie muszą mieć te nawijki takie chujowe, ale zawsze. Nie wiem, czy nawija mi pół godziny. Ja mówię: pani, no kurwa, na randkę się śpieszę, nie? Na to ona: proszę nie przeklinać. No i dzisiaj właśnie piszę z foczką, nie? I piszę se z foczką i mówię: ty, foczka, założyć ci konto oszczędnościowe? Ona: po co mi? A ja mówię: jak będziesz takim pustakiem, to ci będę wrzucał tam grosze, nie? No oczywiście, to na jajca se robię, nie? Bo wiadomo, każda dziewczyna nie jest pustakiem. I w ogóle rozporek muszę zapiąć, bo tam idą fajne foczki. No tam gdzieś, nieważne, chuj w dup. No i wiecie, tam idzie foczka za nami. Muszę się ogolić w ogóle, bo na podryw foczek to nie bardzo, kurwa, no nie bardzo. I wiecie, Zbigniew Stonoga, jak to mówił, bo cię kurwa zaraz odholuje, nie? Ale to Stonoga mówi, ja tak nie mówię. No i ogólnie, tak wiem, znowu mi napisacie: kurwa, idź z tego miejsca, bo ono jest brzydkie. A mi się to kurwa podoba. Jest tu miejsce zajebiste. Fajnie się myśli. Przejrzystość jest zajebista. Gościu. Jak ktoś nagrywa vlogi, to wie, gdzie kurwa mu lepiej, nie? Także wiecie. Co wam mogę jeszcze tu powiedzieć? Poszedłem sobie na spacer, bo mi się kurwa nudzi tak w domu, że chuj mnie strzela, nie? Jakaś muzyka, za chwilę prawa autorskie mi wpierdolą, ten film będzie gówno. Nie, świruję. Świruję pawiana, bo wiecie, jestem kurwa szczęśliwy, wiecie. W końcu trafiłem na kogoś, kto nie oszukuje, kto tak naprawdę chce być kochanym i umie kochać. I nie udaje, co najważniejsze, że kocha. Nie udaje swojej miłości ani nic, także odbiło mi trochę na tym punkcie. Teraz tylko praca i do przodu, nie? Ale nie bójcie się, vlogi będą nagrywane, filmy tak samo. I mam zamiar dalej to kontynuować, nawet jak będę miał pracę, będę miał dziewczynę, będę miał koleżanki. Dla każdej znajdę czas, oczywiście, taki Romeo. Nie, świeruję dalej, pawiana. Ładnie, kurwa, mogłem tu zamieszkać w tym bloku. Gdy mnie było stać, także musicie mi więcej napiwków zostawić. Nie, świeruję cały czas. No i wiecie, dawniej to dziewczyny były inne. Za tamtych czasów nie było tak, nie. Głupawka tam była, no. Dawniej były lepsze kobiety, tak widać po twojej babci, twojej mamy na przykład, nie? Jakie były kobiety. Teraz tak, nie masz pieniędzy, nie masz chaty, chawiry ziomek, chawiry sąsiad, to masz gówno, za przepraszam, gówno.
I no i oczywiście auto, nie? Właśnie, jakbyś miał takiego kurwa Mustanga tam, tam dwa stoją nawet, tam o. Jakbyś miał takiego Mustanga, to kobieta nawet by ci gałę opierdalała za kierownicą. A jak nie masz takiego Mustanga, albo masz takiego kurwa Fordzika, albo a tego a Golfa, to wyjebane ma, nie? W ciebie. Idzie tam, gdzie jej lepiej. Zwiększasz kobiet, tak jest, ale wiecie co? Ja tu nie przyszedłem o kobietach gadać, kurwa, bo to jest bez sensu temat. Znaczy, niektóre bez sensu. Ja byłem z laską, byłem, odeszła i chuj za przeproszenie. Chuj, że odeszła. I powiem wam, że się cieszę, bo to nie był związek, to był... Chujnia była, o, tak to wyrażę. Była chujnia i tyle. I ja ci powiem, mordeczko, że oglądnij se ten odcinek cały, dwa razy nawet, a ja spierdalam. Trzymajcie się. Eloszka.